Witajcie. Witam. Nazywam się Basia Rosłaniec i osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. Wow! Woohoo! To jest najwspanialsza rzecz w życiu każdego człowieka. Mogę się dzisiaj nazywać szczęśliwa, błogosławiona, dlatego, że miałam ten przywilej, że poznałam osobiście żywego Jezusa Chrystusa. I ty też możesz. To jest prosta rzecz. Ewangelia jest prosta. Religia mówi, że to ty musisz się strasznie starać. Religia mówi, że Bóg karze za złe i wynagradza za dobre. I jeżeli będziesz dobrym człowiekiem, jeżeli nikogo nie zabijesz, no może ukradniesz coś w pracy, ale jak kogoś nie zabijesz, to będziesz dobrym człowiekiem. Ale to nie jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi, że każdy człowiek, czy ten najgorszy morderca, czy taki, co ukradł ołówek, czy taki, co tylko myślał w swoim sercu, że kogoś nienawidzi. Każdy człowiek zgrzeszył i jest godny kary śmierci. Każdy człowiek. Nie ma lepszego, nie ma gorszego. Ten, co zamordował tysiące ludzi, nie jest wcale lepszy niż jakaś kobieta z dwójką dzieci, co robi charytatywne akcje. Dlatego, że każdy człowiek tu na ziemi, przyjaciele, rodzi się oddzielony od Boga. To, że nie masz kontaktu z Bogiem, jest wynikiem oddzielenia od Boga, wynikiem grzechu, wynikiem upadku. Ale jeżeli uwierzysz w proste słowa Ewangelii, jeżeli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus wziął na siebie każdy błąd, każdy grzech, każdą chorobę, każdą niemoc, ciężar tego wszystkiego, wziął to na siebie i wymienił to, zrobił taką niesamowitą wymianę, że wziął cały ten syf, każdy twój błąd, każdą twoją najgłupszą myśl, wziął to na siebie i w zamian powiedział: ja to biorę na siebie, a tobie daję życie, ja umrę za ciebie, a tobie dam życie. I to nie byle jakie życie, ale życie w obfitości. Pełnie życia. Pełnie życia. Życie, które jest pełne Bożej radości. Życie, które tryska szczęściem od środka. To jest to życie z Bogiem. Nie jakieś takie życie, że się dzisiaj udziabiesz, a jutro wstajesz z bolącą głową. To jest szczęście i pełnia życia, która się nie kończy. Mój kielich przelewa się, dlatego że ja znam żywego Boga, że znam Jezusa Chrystusa. I ty też możesz Go poznać, przyjacielu, ty też możesz Go poznać. On jest dostępny dla każdej osoby, dla mordercy i dla ateisty, dla katolika, dla buddysty. Jezus Chrystus jest dostępny dla każdej osoby. Bo to nie chodzi o religię, to chodzi o relacje w twoim sercu. Ja ci mówię. Ja mogę ci powiedzieć o Jezusie. Ale mogę ja o Jezusie też chcę powiedzieć. Ja ci mogę doprowadzić do Jezusa. Dlaczego Jezus tak chodził, nauczał, nie brał pieniędzy od ludzi, a teraz dlaczego w kościele trzeba płacić za swoją robotę? Każdy człowiek, kto uwierzy w te proste słowa Ewangelii, słuchajcie, zbawienie jest za darmo. Nie musisz się starać. Nie musisz robić jakichś wygibasów kościelnych, żeby ładnie wyglądać przed Bogiem. Nie musisz robić pobożnej miny w niedzielę. Nie musisz udawać. Nie musisz latać do spowiedzi. Nie musisz latać w kółko do Eucharystii, bo to nie o to chodzi. Chodzi o twoje serce. Serce. Czy uwierzysz w to, że Jezus jest realny, że On jest żywy, że On wstał z martwych w ciele, że On wziął każdą twoją niemoc, twoją głupotę, twoje nawet nieświadome błędy, nieświadome grzechy,
nieświadome czy świadome omyłki, czy nawet te wielce, wielkie grzechy. Nie ma czegoś takiego większy czy mniejszy grzech. Jest tylko jeden grzech i ten grzech to jest bunt wobec Boga. Bunt, czyli nieprzyjmowanie tej informacji o Bogu, o tym, że On jest realny. Nie otwieranie swojego serca na żywego Boga. Ale On jest realny, przyjacielu. On pragnie, abyś ty żył. On pragnie, abyś miał pełnię życia. On pragnie, abyś był szczęśliwy i spełniony. I wiecie co? Ja kiedyś usłyszałam te proste słowa Ewangelii i ja narodziłem się na nowo. Moje serce zostało wypełnione szczęściem, dobrocią, miłością. Zostałam uzdrowiona z depresji. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Dlatego, że mam pokój z Bogiem. Nie jestem głodna tego, co ten świat naokoło ma do zaoferowania. Jestem wolna od tego kołowrotka szczurów. Nie muszę biegać za ochłapami szczęścia, które może mi dać drugi człowiek albo jakaś materialna rzecz. Nie muszę za tym lecieć, bo mam w sobie bezpośrednie źródło spełnienia i szczęścia. I chcę Ciebie zostawić z tą myślą, abyś na poważnie wziął te słowa, bo niestety idziesz na śmierć, zostaniesz na zawsze oddzielony od Boga. Ale Twoim ratunkiem są proste słowa Ewangelii. Ewangelia to moc do Twojego życia. Ewangelia ma moc zmienić bieg Twojego życia. Zmienić bieg Twojego życia, abyś realnie był wyzwolony z ciemności. Bo nawet tego nie wiesz, ale chodzisz podłączony do ciemności. Ale Jezus Chrystus umarł, abyś został wyzwolony, abyś wyszedł i wszedł do Królestwa Światłości. Przyjacielu, nie przemoć obojętnie, bo to są słowa życia. To są słowa życia. Ja się modlę, że one dotykają Twojego serca, że masz realne, silne przeświadczenie, że to, co ja mówię, jest najważniejszą informacją w Twoim życiu. Ja się o to modlę. Amen. Przyjacielu.